Dzisiaj, kiedy cały świat mówi o luksusowym bunkrze, w którym ukrywa się gdzieś na Syberii Władimir Putin, Czesi mają do sprzedania jeden z najdroższych, jeżeli nie najdroższy, schron na świecie. Ma się znajdować gdzieś w okolicach Pragi. Dolnośląskie tajemnice dzisiaj na polsko-czeskim pograniczu. Zaledwie kilka kilometrów od Polski wznosi się potężna linia umocnień. Do lat 50. XX wieku Czesi zamierzali zbudować ponad, uwaga, 15 tysięcy takich obiektów. Również tutaj działał schron atomowy. Kiedy w 1933 roku do władzy doszedł Hitler, zażądał od Czechosłowacji zwrotu terenów nadgranicznych wzdłuż Sudetów, które zamieszkiwali Niemcy. Zagrożenie spowodowało natychmiastowy odzew. Już rok później Czesi postanowili wznieść system granicznych fortyfikacji, które miały zapobiec ewentualnemu atakowi nieprzyjaciela. Planowana linia umocnień miała ciągnąć się od Odry aż do pasma Karkonoszy na odcinku 263 km. Czesi planowali wybudowanie 1270 ciężkich obiektów, potężnych, zdążyli jednak wznieść 226. Lepiej poszło im z bunkrami, tych powstało ponad 9 tysięcy. Udało im się również wykończyć 5 grup warownych spośród planowanych 9. W Górach Orlickich możecie zejść do podziemi Dobroszowa, Bołdy, Chórki i Haniczki. I tak hermetyczne drzwi zamykają się, śluza, żeby uniknąć zanieczyszczenia. Idziemy dalej. Tu zatrzymał się czas. Joanna Lamparska spotyka się z Pawłem Minarzem, który doskonale zna ten supertajny schron z czasów zimnej wojny. Ponad głowami mają żelbetonowy strop o grubości 3,5 metra. W czasach, w których budowano ten obiekt, nie było żadnej bomby lotniczej ani granatu artyleryjskiego, który mógłby przebić ten strop. Czesi nie liczyli na to, że uda im się zatrzymać napaść ze strony niemieckiej. Planowali jednak ewentualne opóźnienie inwazji przeciwnika, odwrót na Słowację, gdzie mieli czekać na interwencję sojuszników. To, co wznieśli wzdłuż dzisiejszej polsko-czeskiej granicy, jest naprawdę imponujące. Grubość ścian w niektórych obiektach dochodzi do 3,5 metra. Te mniejsze obiekty mają cieniutkie ściany, czasami to zaledwie 50 cm, ale Haniczka, do której zaraz wejdziemy, jest wyjątkowa. Tutaj Służba Bezpieczeństwa Czechosłowacji zamierzała utworzyć schron przeciwatomowy. Haniczka jest wyjątkowa, ponieważ jest tutaj w miarę płaski teren, w związku z tym na dół nie schodzimy tak jak w innych obiektach po czymś w rodzaju pochylni, tylko jest tu klatka schodowa. Według specjalistów podziemia muszą znajdować się minimum 20 metrów pod ziemią, dlatego ta klatka schodowa ma 18,5 metra. Grupa warowna Haniczka została zbudowana w latach 1936-38. Jej budowa trwała zaledwie 22 miesiące i pochłonęła 28 milionów przedwojennych koron. W jej skład wchodziło 6 schronów bojowych połączonych podziemnym korytarzem, najdłuższy ma ponad 800 metrów. Miała również podziemny magazyn i koszary.
W czasie jego budowy zużyto aż 4300 metrów sześciennych betonu, a jego załoga liczyła 17 żołnierzy. Został wzniesiony tak, aby nie był dobrze widoczny, aby nie zauważył go nieprzyjaciel. Te potężne obiekty nigdy nie spełniły swojego zadania. Rankiem 10 października 1938 roku Haniczka została przekazana bez walki przedstawicielom Wehrmachtu. Jesteśmy teraz w głównej części twierdzy i teraz dopiero zaczyna się przygoda. Historia schronu przeciwatomowego pod Hanicką wiąże się nierozerwalnie z tak zwaną akcją Kahan, czyli kaganek. Ten kryptonim oznaczał budowę potężnego obiektu podziemnego, w którym w czasie konfliktu nuklearnego mogło pracować 300 agentów STB, czyli Statni Bezpieczności. Adaptacja Haniczki na schron rozpoczęła się w 1979 roku. Obiekty znajdujące się na powierzchni zostały stopniowo zasypane. Najważniejsze były potężne podziemia. Nie wiemy dokładnie, jaka suma została przeznaczona na projekt Kahan, ale z pewnością były to kwoty rzędu setek milionów koron. Tymczasem wszystkie prace zostały tu zatrzymane w 1993 roku, a dwa lata później twierdza Haniczka została określona jako niepotrzebna i została po prostu przekazana miastu Rokytnice w Orlickich Chorach. W 2006 została zabytkiem kultury. Dzisiaj każdy może ją zwiedzić, ale okazuje się, że... To jest część czasów Kahanu. Agenci musieli mieć dobrą łączność ze światem, także taką, która się nigdy nie psuła. W związku z tym w grubej rurze znajdują się linie telefoniczne i linie dalekopisu. Zresztą ta rura idzie aż tam do tunelu, w którym odpływa woda. To są urządzenia przepompowujące wodę, ponieważ tutaj wszystko musiało działać bez zarzutu. 30 pracowników Służby Bezpieczeństwa, którzy tutaj byli na ogół na stale, potrzebowali mieć wszystko, no, że tak powiem, pod kontrolą. Taki schron był jak małe miasto. Samowystarczalny i niezawodny. W razie zagrożenia musiał pomieścić prawie 300 osób. Przede wszystkim agentów czeskiej Służby Bezpieczeństwa. Ponieważ oni musieli być samowystarczalni, były tu trzy agregaty, każdy o mocy 320 kW, działały dwa, trzeci był w zapasie. Jeżeli coś się działo, automatycznie włączały się generatory prądu. A to jest zbiornik na olej napędowy. On ma pojemność 340 tysięcy litrów. Starczyło tego paliwa w podziemiach na mniej więcej jeden miesiąc. Kiedy przyjeżdżało paliwo, samochód stawał na górze i tutaj było prowadzone przez specjalne rury. Od 1947 do 1991 roku trwa zimna wojna. Świat się zbroi, a ludzie żyją pełni lęku przed atakiem nuklearnym. Rządy i służby przygotowują schrony przeciwatomowe. Haniczka też ma pełnić taką rolę. Paweł prowadzi mnie teraz do tej części, która jest czysta, do której wchodzi się w kombinezonie. Najpierw należy zadzwonić, tu jest dzwonek. Potem odzywa się strażnik, podajemy hasło. Wchodzimy, te drzwi są zamknięte. Tak. Mają tutaj specjalny elektromagnet, żeby ktoś tam daleko wiedział, że się otworzyły. Tak. W kombinezonie idziemy dalej, te drzwi są też zamknięte i przechodzimy do tej części, w której następuje zdjęcie kombinezona, tak. I już możemy przejść do części czystej, tam gdzie znajduje się właściwy schron.
Jesteśmy w tej chwili już w schronie, zdjęliśmy kombinezony, jest to jedna z dwóch największych sal w tych podziemiach. Teraz idziemy do pokoju kontrolnego, który był centrum dyspozycji i dowodzenia obiektem. Tutaj dyspozytor siedział i patrzył, co się świeci, czyli jak funkcjonuje cały obiekt. I tutaj na przykład jest napowietrzanie schronu w czasie miru, czyli pokoju. A tutaj komputer lata 80. z napisem Kahan, czyli przypominającym o tej akcji, która jest tak mocno z tym miejscem związana. Czeskie służby bezpieczeństwa były przygotowane na każdą okoliczność. Niemalże identyczna dyspozytornia znajduje się w podziemiach praskiego hotelu Jałta. Było to luksusowe lokum dla partyjnych kadr oraz innych oficjalnych gości zapraszanych przez komunistyczne władze Czechosłowacji. 20 metrów poniżej parteru hotelu powstał tajny schron przeciwatomowy. W razie konfliktu zbrojnego w hotelu mieścić się miała siedziba najwyższych władz wojskowych Czechosłowacji. Mogli tu przetrwać 60 dni. Gdyby hotel się zawalił, ze schronu można było uciekać małym tunelem, tyle że na czworakach. Agent musi mieć kontakt zawsze ze swoim szefem, musi mieć kontakt ze światem. W Haniczce było prawie 120 linii. To jest centrala telefoniczna tylko dla tego jednego miejsca. A to system klimatyzacji, który służył do utrzymania jednakowej temperatury we wszystkich pomieszczeniach. W razie wybuchu, w razie ataku nuklearnego, ten system dostarczał również chłodzenia do tej części Haniczki, w której znajduje się schron artyleryjski. Specjalny balans wody, dzięki któremu również tam można było funkcjonować. Kiedy istniało takie niebezpieczeństwo, że zanieczyszczenie przechodziło jednak do wnętrza tego schronu, wtedy śluzy były całkowicie zamykane, powietrze w środku cyrkulowało, nie dochodziło zanieczyszczenie, natomiast tlen dostarczały tutaj specjalne butle złożone w jednym potężnym pomieszczeniu. Tak wyglądała kancelaria w tym podziemnym mieście. Tutaj biurko, telefon oczywiście, portret prezydenta, powielacz, który pracował, uwaga, na spirytus, tam mała centralka telefoniczna. O, wytrzymać w czymś takim naprawdę trzeba mieć sporo nerwów. No i plakat z 1983 roku. Dobry start w dobrym kolejnym roku. Idziemy teraz korytarzem, który ma prawie 600 metrów. Jesteśmy mniej więcej 20 do 30 metrów pod ziemią. 500 metrów pod ziemią to jest naprawdę wieczność.